Moja matka zawsze mi zarzucała to, że ja jestem inny. Zawsze mówiła, no ty to zawsze, dlaczego ty nie możesz być tak jak inni? Zawsze inaczej, zawsze inaczej. Nie mogę powiedzieć o cieni nic. Nie chcę. Ja bym chciała czuć ciebie bezpiecznie, ale my się nie czuję. Tak, czuję się zagrożony, że ktoś nie udzieli mi pomocy, jak będę w potrzebie. Witam na szkoleniu z pierwszej pomocy ludzkości. Na tych zajęciach nauczycie się, w jaki sposób uratować każdego człowieka, który jest nieprzytomny i nie oddycha. Biorę udział w szkoleniu, żeby przypomnieć sobie wiedzę, którą nabyłem w wojsku. Na szczęście jeszcze takiej sytuacji nie miałam i no, jak każdy chciałabym uniknąć. Kamery w zapisie, dźwięk w zapisie. Moment. Co tej pani zrobiliście? Przepraszam. No chyba. To pan jest? No mnie to z twarzy na pana wygląda. I zapraszam pierwszą osobę. Ocena przytomności. Proszę otworzyć oczy. Wołamy o pomoc. Poszkodowany nie oddycha. Rozbieramy. Udrożnienie dróg oddechowych. Zrobimy 30 ucisków. Raz. Trzy. Cztery. I dwa wdechy. Dobrze. Szerzej usta, troszkę szczelniej. Dobrze. Poszkodowana, uratowana. Dzień dobry. Dzień dobry. Chcę powiedzieć pani dziękuję. Za co mi pani dziękuję? No, że uratowaliście mnie. To nasz obowiązek. No, szedłem sobie z pieskiem przed na spacer i jakiś młody chłopak uderzył mnie butelką w głowę. Butelka wytrzymała, moja głowa nie. No, jak jestem na ulicy, to ludzie bardzo różnie podchodzą. Jedni nawet potrafią dać ci parę złota, drugi potrafi plunąć pod nogi. Jestem performerem. Często moja sztuka wychodzi poza sferę tego, gdzie to się odbywa, klubu, galerii. Kontynuacją jest moje wyjście w kostiumie, potem do społeczeństwa, do zewnątrz. Przepraszam, wiesz jak dojść do Muzeum Narodowego? Nie wiem. Często spotykam się z reakcją agresywną ludzi, głównie mężczyzn, młodych mężczyzn. Wiesz, tak naprawdę to nigdy w czasie mojego życia nie zdarzyło się, żeby pomógł mi ktoś z zewnątrz. Jeżeli ktoś mi pomógł w takiej sytuacji na ulicy, to byli na ogół moi przyjaciele, więc mogę cię nazwać swoim przyjacielem teraz. Mnie ubili muża. Ja przyjechała сюда, żeby dać żyć swoim dzieciom. Ja sam z Ukrainy, ja was прекрасно понимаю. Kiedy przyjechała do Polski, ja zrozumiałam, że jestem muzułmanką, chociaż nigdy nie było uwagi tak. Jakby Polski podzielonej na religię. Ja chcę powiedzieć, że ja tego potrzebowała. Ja bardzo tego potrzebowała. Czasami ja myślę, że mnie nikt nie słyszał. Nie wiem, co powiedzieć. Dziękuję bardzo. Mogę panią przytulić? Oczywiście. Ja uciekłam od wojny i ja chcę pokoju. Ja chcę, żeby moje wartości były czyste. Ja chcę być człowiekiem.
z wielkiej literki. Życzę, żebyśmy się wszyscy naprawdę szanowali, kochali. Bardzo dziękujemy za udział w tym doświadczeniu. Nie spodziewaliśmy się takich reakcji. Wzięliście udział w eksperymencie związanym z pierwszą pomocą, ale również z tolerancją. Bardzo dzięki wielkie. Wszystkiego dobrego. Większość osób pewnie by nie zdecydowała się na udzielenie tej pomocy, ale nie można tego generalizować. Wydaje mi się, że wiele osób, patrząc w przyszłość z nadzieją, tej pomocy byłoby w stanie udzielić i udzieli. Potrzebna jest większa edukacja i większa świadomość. W sumie to było takie fajne, oczyszczające. Możemy pomagać w różnoraki sposób, nie tylko udzielając pierwszej pomocy, ratując życie, ale też w inny sposób. Chociaż też na początku byłem taki obuzerski, wie pan. Śmiałem się z pewnych rzeczy, ale później, jak mówię, to życie jednak pokazało, że nie w tą stronę idę. To może być wspaniały człowiek. Nie możemy oceniać po wyglądzie, po brudnej koszuli. No nie ma co się zastanawiać po prostu. Nie ma co się zastanawiać, trzeba pomagać.